Podkaz geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 1 stycznia w nowy rok muzeum Romana Szuchewicza w Lwowie zostało doszczętnie zniszczone w rosyjskim ataku przeprowadzonym za pomocą dronów. Te informacje przekazał mer miasta Andrii Sadowy i tutaj na samym wstępie warto podkreślić, że Szuchewicz był głównodowodzącym ukraińskiej powstańczej armii, a jak doskonale wiemy, UPA była odpowiedzialna za ludobójstwo polaków na kresach wschodnich. Merlwowa Andrzej Sadowy jest szeroko znany jako propagator tego typu postaci, jak Bandera czy Szuchewicz ludzi. Odpowiedzialnych za ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim. No i też warto zauważyć, jakiej argumentacji używa Sadowy, który ma wielu zwolenników wśród establishmentu politycznego w Warszawie i też o tym warto, warto pamiętać. Zacytuję tutaj wypowiedź, fragment wypowiedzi mera Lwowa: to jest cytat. Tej nocy wróg wziął za cele dwa obiekty pamięci narodowej w Lwowie. Uniwersytet w Dublanach, gdzie 100 lat temu studiował Stepan Bandera i Muzeum Romana Szuchewicza w dzielnicy Biłochorszcza. Symboliczne i cyniczne. Wojna o naszą historię. Koniec cytatu. Te słowa Sadowy napisał w mediach społecznościowych i warto tutaj zauważyć, że podkreślił te dwie postaci Banderę i Szuchewicza, postaci jedne z najgorzej zapamiętanych w historii Polski, w historii narodu, narodu polskiego, odpowiedzialne za najokrutniejsze ludobójstwo na narodzie polskim w ogóle w historii. Też warto zauważyć, że ten rosyjski atak przeprowadzony został w rocznicę urodzin Stepana. Bandery. To no, szef lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozycki przekazał taką informację, że prawdopodobną przyczyną pożaru był wybuch, był wybuch w muzeum spowodowany uderzeniem, uderzeniem drona. Roman Szuchewicz był głównodowodzącym ukraińskiej powstańczej armii, zarzuca mu się także kolaboracje z Niemcami. No był przecież oficerem batalionu Nachtigal, a w szeregach niemieckiej policji pacyfikował wioski na Białorusi. Zginął w 1950 roku pod Lwowem, zastrzelony przez żołnierzy radzieckich. Tutaj ten cały kult wokół tego zbrodniarza, tego ludobójcy jest całkiem spory na Ukrainie. Przypomnę tylko, że 5 marca 2021 roku Rada Miejska Miasta Tarnopola postanowiła nazwać stadion miejski w tym mieście właśnie imieniem Romana Szuchewicza. Też w wizjumie, na przykład w obwodzie charkowskim, jedna z ulic, jedna z ulic ma być nazwana imieniem Szuchewicza. Jest już zresztą w tym, w tym mieście ulica Stepana Bandery, czyli przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów, także władzy miasta Krzemieńczuk. W obwodzie połtawskim zmieniły nazwę jednej z ulic, nadając jej imię Romana Szuchewicza. No niewątpliwie trwa walka o pamięć i jest to z punktu widzenia polskiego interesu narodowego niezwykle niebezpieczne to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, a mianowicie wzrost właśnie tych tendencji nacjonalistycznych, szowinistycznych, kult takich zbrodniarzy i ludobójców jak Bandera i Szuchewicz. Ten kult chociażby Stepana Bandery jest powszechny na Ukrainie. Widać to było właśnie w poniedziałek 1 stycznia, kiedy w kolejną rocznicę urodzin tego zbrodniarza, mimo trwającej wojny W różnych miastach Ukrainy i nie tylko zachodniej. Czczono jego, jego pamięć, odbywały się różnego rodzaju marsze, składanie kwiatów przy pomnikach. To jest w ogóle skandal, że na cześć tego zbrodniarza są w ogóle stawiane pomniki. Tutaj i na ulicach Lwowa można było zobaczyć zbrodnicze, czerwono-czarne flagi, symbole nacjonalistyczne, neo, chociażby neobanderowskiej swobody, partii Swoboda. Te wszystkie marsze z pochodniami ku czci Stepana Bandery, przypominające tutaj takie no, marsze nazistowskie, zorganizowano między innymi w Kijowie, w Dnieprze, czy w Odessie. Także no, w stolicy Ukrainy też bardzo huczne obchody tej, urodzin tego zbrodniarza. Na czele pochodu szli członkowie tej właśnie faszyzującej partii Swoboda, po, pochód szedł z, pod Uniwersytetu im. Szewczenki pod siedzibę administracji miasta, miasta Kijowa, gdzie zorganizowano duży duży wiec, tak jak wspomniałem, również w Odessie, również w Dnieprze tego typu, tego typu obchody były była, były eksponowane, zbrodnicze, czerwono-czarne czerwono flagi. Według ukraińskich służb jeszcze w ubiegłym roku łącznie na Ukrainie organizowano, organizowano kilkadziesiąt takich zgromadzeń publicznych ku czci Bandery i to aż w 20, w 20 regionach. To jest absolutnie skandaliczna sprawa. Sadowy z jednej strony mówi tutaj o cynizmie Rosjan, ale z drugiej strony jego przecież przesłanie jest takie, aby czcić ludobójców. I niestety ten polityk ma. Wielu zwolenników swoich czy wielu politycznych przyjaciół również w Polsce, tych którzy się grupują z tej kategorii, którą Łukasz Jasina nazwał sługami narodu ukraińskiego. Widać to zresztą także po medialnych reakcjach, które pojawiły się w mediach, w mas mediach po tym rosyjskim ataku. Absolutnie jestem daleki od popierania rozwiązań siłowych w stosunkach międzynarodowych. Ale tutaj trzeba jasno powiedzieć, jasno postawić granice. Coś, coś, coś co nie występuje w stosunkach polsko-ukraińskich, ponieważ ta pomoc jest absolutnie bezwarunkowa dla państwa ukraińskiego, a widzimy, że to że te. Postawa roszczeniowa, ta postawa roszczeniowa ukraińska jest coraz silniejsza, i ta swoboda w kulcie zbrodniarzy, w, w kulcie ideologii neobanderowskiej, neonazistowskiej jest całkiem spora. Nie, 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 nie wychodzi temu naprzeciw jasny, twardy sprzeciw czynników oficjalnych polskich. Co więcej, widać, widać raczej. Takie powiedziałbym, lansowanie postaw rusofobicznych i to od wysokiego poziomu decyzyjnego w państwie polskim, aż po poziom nawet sportu. Tym właśnie przykładem jest, jest no. Fatalny, wręcz kuriozalny gest młodego polskiego szachisty, arcymistrza szachowego Jana Krzysztofa Dudy, który zajął 45. miejsce na Mistrzostwach Świata w szachach szybkich i 10. miejsce w szachach błyskawicznych, ale przecież nie o tych jego osiągnięciach sportowych mówi cały świat, a mówi o zachowaniu absolutnie niesportowym, jakim była niechęć. Wobec czy odmówienie podania ręki rosyjskiemu szachiście. Ten turniej, o którym tutaj mówię, był rozgrywany w Samarkandzie w Uzbekistanie. Turniej wygrał arcymistrz z Norwegii Magnus Carlsen, który już siódmy raz w swojej karierze został Mistrzem Świata. Natomiast, natomiast widać tutaj ogromną różnicę, ogromny dysonans między zachowaniem Mistrza Świata Magnusa Carlsena, który. Podawał każdemu rękę, który z szacunkiem podchodził do każdego rywala, a fatalnym zachowaniem Jana Krzysztofa Dudy, który odmówił podania ręki Denisowi Hismatul Hismatulinowi, rosyjskiemu arcy arcymistrzowi. To gest ewidentnie polityczny, gest emocjonalny, bardzo charakterystyczny dla sporej części nie tylko establishmentu politycznego, ale także sporej części celebrytów w Polsce, którzy potraktowali zachowanie rusofobiczne jako pewne, pewnego rodzaju modę. Tego typu zachowanie, tego typu gesty różnych polskich celebrytów, sportowców, polityków są wynikiem bardzo ciężkiej choroby, choroby, którą jest rusofobia, która toczy państwo polskie, naród polski. I może, widzimy to zresztą w, w takim, powiedziałbym, w takiej utracie ostatków instynktu samozachowawczego, kiedy cały świat, czy większość świata dzisiaj prowadzi, prowadzi mniejsze bądź większe interesy z Rosją, kiedy nawet członkowie Unii Europejskiej, członkowie NATO kupują surowce energetyczne z Rosji, Polska odcina się od tego państwa, będąc jego sąsiadem. To jest katastrofalne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Jest o tym głęboko przekonany, że dziś normalizacja relacji z Rosją i Białorusią jest naszym narodowym interesem, jest jednym z absolutnych priorytetów polskiej polityki zagranicznej, podobnie jak domaganie się penalizacji banderyzmu, karania za kult, kult właśnie Stepana Bandery, Romana Szuchewicza, Ukraińskiej Powstańczej Armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów. To organizacje ludobójcze, to postaci... No, które są winne ludobójstwie na narodzie, ludobójstwo na narodzie polskim, i powinniśmy się dzisiaj wszyscy domagać, domagać karania, karania za kult banderyzmu, za kult Bandery i Szuchewicza, i to jest dzisiaj w polskim interesie narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.